Wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 39. sesję Rady Dzielnicy II Grzegórz i przechodzimy do porządku obrad projektu. I tak, na początku jako punkt trzeci będzie projekt zarządu w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ulicy Kotlarskiej w Krakowie etap drugi. To jest jako punkt trzeci. Jako punkt czwarty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Bajecznej, Widok i Ofiar Dąbia w Krakowie. To będzie jako punkt czwarty i punkt będzie jako punkt czwarty. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Jako punkt piąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Bajecznej Widok i Ofiar Dąbia w Krakowie, ten drugi projekt. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty projekt zarządu w sprawie zmiany zadania priorytetowego na 2013 rok. Tego nie musimy wprowadzać. Jako punkt siódmy projekt zarządu w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego do sali pokoju. Kto z Państwa? Jako punkt ósmy projekt zarządu w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Skrzatów. Jako punkt dziewiąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Dąbskiej w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziesiąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu dotyczący przebudowy ciągu ulic Bajeczna Widok w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt jedenasty projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie włączenia ulic Rosołek i Norwida do obszaru strefy płatnego parkowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 12 projekt Komisji Sportu i Rekreacji w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 13 projekt Komisji Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia rankingu zadań w ramach wydziału środków na zadania powierzone na 2014 rok w zakresie tworzenia i utrzymania zieleni z nazwą architekturą oraz tworzenia modernizacji i utrzymania obiektów wiązanowskich. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 14 projekt Komisji Ochrony Środowiska w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Grzegórzki do realizacji lat 2014-2016. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt Komisji Edukacji, jako punkt 15. Projekt Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych żłobków na 2014 rok w ramach zadań powierzonych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 16. Projekt Komisji Edukacji w sprawie interaktywnych planowanych zabawek dla sfery przygody na 2014 rok w ramach zadań powierzonych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 17 projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Handlu i Usług w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014
poselski projekt zarządu. 18. A tak. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia ostatecznej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 19 projekt zawarł w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 2014-2015. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 20. Projekt zarządu w sprawie określenia zadań do realizacji w 2014 roku w ramach zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Jako punkt 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 21 projekt zarządu w sprawie zmian planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako oświadczenia i komunikaty będzie punkt numer 22. Głosujemy teraz nad całym projektem porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem?